Jak już informowaliśmy, na grudniowej sesji radni przyjęli uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta oraz przeprowadzenia w związku z tym konsultacji społecznych. Zdaniem radnych, Słupsk powinien się powiększyć o sołectwa Bierkowo, Krępa Słupska, Płaszewko, Strzelino, Włynkówko, Siemianice i część sołectwa Swochowo-Niewierowo. Miasto przekonuje, że takie połączenie przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom Słupska, jak i ościennych miejscowości. Ci ostatni mają m.in. ponosić niższe opłaty komunalne, mieć większy wybór placówek oświaty i komunikacji miejskiej, czy skorzystać z inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Słupska też mają zyskać na połączeniu, bo wzrośnie znaczenie miasta, zwiększą się oferta inwestycyjna oraz szanse na pozyskanie pieniędzy zewnętrznych, niższe mają być także opłaty za wywóz śmieci.